Dzień dobry, kochani, witajcie po krótkiej przerwie. Dziś zapraszam Was na kolejny film z cyklu Ciekawa Marka. Film, który zapowiadałam Wam już jakiś czas temu, a mianowicie dziś będzie o dermokosmetykach i o marce SVR. Zacznijmy może od takiej ważnej kwestii, czym są dermokosmetyki. Otóż, moi drodzy, dermokosmetyki są to kosmetyki z założenia połączone z farmaceutykami. Są one tworzone w laboratoriach pod kontrolą specjalistów, skierowane oczywiście do wszystkich typów skóry, zwłaszcza skór wrażliwych. Przez co też zawierają w składach bioaktywne substancje, jak i substancje lecznicze. Wiele marek dermokosmetyków stara się, żeby w tych swoich preparatach, w formułach tych kosmetyków było jak najmniej konserwantów, żeby nie zawierały barwników, ewentualnie jeśli są to preparaty tonujące, no to wiadomo, tam barwniki oczywiście muszą się znajdywać, ale żeby to były kosmetyki jak najbardziej hipoalergiczne, dostosowane do potrzeb zwłaszcza skór wrażliwych. Jak wiecie, skóra wrażliwa może występować przy każdym typie skóry, zarówno mieszanej, suchej, dojrzałej, trądzikowej. Wrażliwość skóry, no niestety jest to bardzo uciążliwy problem. Dlatego też właśnie mamy takie marki kosmetyczne, które są tworzone w laboratoriach, przechodzą dużą ilość badań w tych laboratoriach, sprawdzana jest ich skuteczność, ale też między innymi to, jak wpływają właśnie na skóry takie nadreaktywne, bardzo wrażliwe. To, co jest fajne w dermokosmetykach, to przede wszystkim to, że oczywiście marki starają się, żeby bazą ich produktów jak najczęściej była dobrej jakości woda. Są takie marki, które korzystają z wód termalnych, zawierających dużą ilość minerałów, mikro, makroelementów. Są też takie marki, które korzystają z wody bardzo dobrze oczyszczonej. No i starają się raczej odchodzić od substancji bardzo kontrowersyjnych, chociaż jak wiecie, wiele marek stosuje różnego rodzaju substancje kontrowersyjne, które są bardzo dobrze przebadane w odpowiednich stężeniach. No i oczywiście te kosmetyki też przechodzą bardzo duże standardy bezpieczeństwa, badania bezpieczeństwa, dlatego między innymi, że można je dostać w aptekach, czyli można by było powiedzieć, że są to kosmetyki z jednej strony skierowane na potrzeby, problemy skóry, ale też z drugiej strony takie kosmetyki, które mają, można by powiedzieć, troszeczkę leczyć. O, czyli takie wprowadzenie do tego, jeśli chodzi o kosmetyki, dermokosmetyki. A dzisiaj zajmiemy się konkretnie marką SVR. I muszę Wam powiedzieć, że ja przez wiele lat byłam ogromną fanką marki Aven. Na pewno większość z Was tą markę kojarzy, zresztą no nie da się jej nie kojarzyć, kiedy jest ona dostępna praktycznie w każdej aptece lub też w aptekach takich sklepów jak na przykład Superfarm. Ale po pewnym czasie stwierdziłam, że może lepiej poszukać czegoś innego, może jakiejś innej marki dermokosmetyków. I wiele z Was zachwalało mi tutaj w komentarzach na moim kanale, ale też w wiadomościach prywatnych, właśnie markę SVR. Że ma bardzo fajne kosmetyki, że ma fajne preparaty skierowane na różne problemy, że warto się nią zainteresować. Muszę tutaj też podkreślić, bo na pewno będziecie o to pytać, tych marek dermokosmetyków jest naprawdę bardzo dużo na naszym rynku. Wśród nich jest również marka Vichy, bardzo, bardzo popularna w naszym kraju, jak również marka La Roche-Posay, ale dzisiaj skupimy się na SVR. Na sam początek kilka słów w ogóle o marce SVR, a mianowicie to, że została ona założona w 1962 roku przez Simone i Roberta Verret. Być może też stąd będziecie kojarzyć cały ten skrót SVR. Ale co jest bardzo ciekawe, Simone i Robert Verret postanowili, że będą to kosmetyki bezpieczne, ale też skierowane, bardzo takie tolerancyjne, jeśli chodzi o składy. Kolejną ważną sprawą jest również to, że w gamie produktów marki SVR znajdziemy, w ofercie marki SVR znajdziemy 17 różnych produktów, gam produktów dostosowanych do potrzeb, różnych potrzeb skóry. Jeśli wejdziecie sobie na polską stronę marki SVR, to zobaczycie, że mamy bardzo fajny, ciekawy podział. Mamy gamy, które są wypisane
pod względem właśnie tych produktów, skierowane naprawdę na różne potrzeby skóry, ale mamy też właśnie rodzaje i potrzeby skóry, czyli jeśli konkretnie szukacie czegoś, co jest związane z trądzikiem, to wystarczy sobie kliknąć i wtedy wyskoczy Wam cała lista produktów dostępnych. W ogóle strona marki SVR, ta polska strona, jest taka prosta i bardzo przejrzysta. Muszę Wam powiedzieć, że mi jako osobie, która sprawdza marki, kontroluje pod różnym względem, bardzo podoba mi się to, że jeśli nawet wejdziemy sobie w jakąś gamę, konkretną gamę, to mamy tam też takie okienka, gdzie mamy konkretny problem, bardzo takie problemy, których generalnie nie ma. Zazwyczaj jak sobie wejdziecie, o co mi tutaj chodzi, jak sobie wejdziecie na strony internetowe różnych marek kosmetycznych, to macie wypisane problemy skóry, na przykład preparaty pod oczy albo pielęgnacja oczu, przeciwzmarszczkowe, do skóry suchej, do skóry mieszanej, do odwodnionej. A tutaj na przykład macie taki troszeczkę inny podział, na przykład skóra łuszcząca się, skóra podrażniona, skóra nadreaktywna, skóra naczyniowa. Naprawdę bardzo fajnie jest to przemyślane. To też, co jest ciekawe, to to, że każdy produkt jest dokładnie opisany i jak dla mnie jest to ogromny plus. Przede wszystkim mamy opisane działanie danego produktu, ale mamy również wyszczególnione procentowo badania, badania skuteczności danego produktu. I to jest taki plus, plus, który powinien znajdować się w przypadku marek dermokosmetyków, bo dzięki temu wiemy, że na przykład zostały przeprowadzone badania, badania kliniczne na grupie takiej i takich osób, tyle i tyle osób wzięło w nich udział i u takiej grupy zaobserwowano to, u takiej zaobserwowano to, a u takiej zaobserwowano jeszcze coś innego. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Jeśli interesujecie się kosmetykami, to myślę, że też powinno Was to trochę zainteresować. Co więcej, jeśli chodzi o składy, składy kosmetyków zawsze są podane w formie INSI i marka tego kompletnie nie ukrywa i to też jest bardzo duży plus, ale podoba mi się to, że opisane są również substancje aktywne, różnego rodzaju kompleksy, które znajdują się w składach. My, powiedzmy jako świadomi klienci, patrzymy sobie na skład i bardzo często tego nie widzimy. Widzimy, że mamy wyszczególnione substancje, które gdzieś tam się znajdują, ale nie wiemy, że połączenie pewnych składników tworzy ze sobą jakiś kompleks i to daje nam takie wspólne działanie na naszą skórę. A tutaj mamy właśnie opisane, że mamy taki kompleks o takim i takim działaniu, takie i takie substancje znajdują się w tym kompleksie. Bardzo duży plus. Poza tym, jeśli przejrzycie się właśnie tym opisom na stronie marki, to też zauważycie, że mamy sposób działania, czyli sposób użycia takiego kosmetyku, gdzie jest opisane, jak go stosować, ale co robić też w momencie, kiedy na przykład w ten sposób nam się nie sprawdza. Czyli mamy tak jakby poradę od producenta, co możemy więcej zrobić, żeby ten kosmetyk był dla nas skuteczny. No świetna sprawa. Oczywiście mamy też wyróżnione, gdzie możemy kupić te kosmetyki. Mamy cały ten lokalizator, gdzie możemy dostać te preparaty marki i to też jest bardzo ważna sprawa, bo nie zawsze w każdej aptece te kosmetyki znajdziemy. A tutaj możemy sobie kliknąć w lokalizator i zobaczyć w danym mieście, gdzieś w Polsce, w jakich aptekach możemy te kosmetyki kupić. Świetnie. Jeśli chodzi o same składy, to muszę Wam powiedzieć, że przyjrzałam większość produktów. No i oczywiście, tak jak w każdej marce, znajdą się lepsze i gorsze, żeby to tak dobrze ująć, czyli te, które bardziej nas zainteresują i które mogą mieć ciekawsze albo też prostsze składy, ale znajdą się też takie, które mają gdzieś tam jakieś substancje kontrowersyjne. Zauważyłam, że marka SVR odeszła od kontrowersyjnych konserwantów i jak dla mnie jest to ogromny kolejny plus. Ale oczywiście mamy tam substancje takie jak parafina, czy jakieś pochodne, jakieś oleje mineralne, czasami możemy znaleźć alkohol. Trzeba po prostu czytać składy, sprawdzać co w nich jest, przeglądać je i oczywiście zanim zdecydujemy się na zakup danego produktu, sprawdzić czy będzie on dostosowany do potrzeb naszej skóry, ale też czy będzie odpowiadał nam pod względem ideologii, składu, bo dla mnie skład może być dobry,
a ktoś może powiedzieć nie, bo tam jest jakaś substancja, która kompletnie mi nie pasuje i ja się jej wystrzegam. Do kogo kieruje swoje kosmetyki marka SVR? No przede wszystkim do różnych typów skóry z różnymi problemami, ale na przykład do skór wrażliwych, nadreaktywnych, podrażnionych czy też po zabiegach kosmetycznych. Mamy również serie skierowane do skór suchych, odwodnionych, łuszczących się czy z tendencją do alergii. To oczywiście nie koniec, bo marka również pomyślała o skórach z problemem trądziku, jak między innymi dla osób w wieku, można by powiedzieć, dojrzałym, dla osób, które borykają się z tak zwanym trądzikiem dorosłych, ale na przykład myślą też o działaniu przeciwzmarszczkowym. Mamy również serie skierowane do osób, które mają duży problem, jeśli chodzi o świąt, takie podrażnienia posłoneczne, bo jak już Wam wcześniej wspominałam w jednym z moich filmów, w ofercie marki SVR znajdziemy również rozbudowaną gamę pielęgnacyjną, ochronną dla naszej skóry, czyli preparaty do stosowania, preparaty z filtrem, do stosowania po opalaniu i tak dalej, takie preparaty, które będą dbały o naszą skórę, ale również działały w momencie, kiedy coś z tą skórą się dzieje. W ofercie marki znajdziemy również całą gamę preparatów związanych z potliwością, czyli wszelkiego rodzaju dezodoranty, antyperspiranty i tak dalej. I zauważyłam, że niektóre z nich nawet nie posiadają w składach tych takich kontrowersyjnych substancji. Warto sobie je przejrzeć w ofercie i myślę, że każdy coś dla siebie ciekawego znajdzie. Już tak na zakończenie, jeśli chodzi o samą markę SVR, to muszę Wam powiedzieć, że przeglądając składy, zauważyłam, że marka stosuje kompozycje zapachowe w swoich produktach, ale co jest bardzo ważne, nie ma w tych kosmetykach tych najbardziej alergennych związków zapachowych, substancji zapachowych. I to jest bardzo, bardzo ważne. Inną świetną kwestią jest też to, że marka korzysta z oczyszczonej wody, czyli bazą produktów marki SVR w większości przypadków jest woda bardzo dobrze oczyszczona, która jest też idealna dla naszej skóry, ale co jest z tym związane, nie powoduje też jakiegoś podrażnienia, przysuszenia. Zresztą ja już na temat takiej oczyszczonej wody też Wam opowiadałam w moich wcześniejszych filmach. Przez ostatnich kilka miesięcy testowałam sobie różne kosmetyki marki SVR. Były takie, które się u mnie sprawdziły, były też takie, które się nie do końca sprawdziły, nie byłam z nich w 100% zadowolona, ale dzisiaj postanowiłam wyróżnić, jak to zazwyczaj bywa w tej mojej tutaj playliście, tej mojej całej liście ciekawa marka, w tej całej serii, postanowiłam wyróżnić kilka takich moim zdaniem perełek i preparatów godnych polecenia, które mają też bardzo fajne składy. Mam tutaj oczywiście przygotowane wszystkie kosmetyki, więc od razu zabieramy się za ich omawianie. I pierwszy, który chciałabym Wam pokazać, to jest balsam do demakijażu i to jest w sumie nowość, która pojawiła się jakiś czas temu w ofercie marki SVR. Tutaj też przypomnę Wam i zaznaczę, że w ofercie marki mamy nie tylko preparaty pielęgnujące, ale mamy również kosmetyki oczyszczające, do demakijażu, tonizujące, jak również preparaty do ciała. No i właśnie, ten balsam, słuchajcie, ten balsam ma tak świetny skład, że naprawdę byłam w szoku, jak zaczęłam sobie analizować, co tutaj jest, bo nie jest to długi skład, ale jest bardzo dobrze przystosowany, jeśli chodzi o skóry wrażliwe, nadreaktywne, takie podrażnione, przez co też ten preparat idealnie, słuchajcie, sprawdza się w momencie, kiedy wykonujecie różnego rodzaju zabiegi, albo też właśnie teraz w okresie letnim, kiedy korzystacie gdzieś tam z tego słońca, wasza skóra jest taka lekko zaczerwieniona, podrażniona, cieplejsza i potrzebujecie takich preparatów, które będą koiły, łagodziły, regenerowały waszą skórę, ale też będą przyjemne podczas demakijażu. I taki właśnie jest, słuchajcie, ten balsam. Co znajdziemy w jego składzie? Uwaga, uwaga, zaczynamy od pierwszego składnika, którym jest roślinny emolient. A następnie mamy masło shea, olej kokosowy, roślinny emolient kolejny, delikatną substancję myjącą, wosk słonecznikowy, olej roślinny, przeciwutleniacz, regulator pH. Nie ma tutaj zapachów, barwników, żadnych kontrowersyjnych substancji. Mamy za to składniki, które będą oczyszczały naszą skórę, które nie będą jej podrażniać,
miały. Ten preparat jest kompletnie bezzapachowy i rzeczywiście ma taką tłustą konsystencję, no bo jest to balsam. Balsam, który ma oczyszczać naszą skórę. A w związku z tym, że mamy tutaj też masło shea, że mamy tutaj olejki, no to wiadomo, ta konsystencja będzie dosyć tłusta. Nie każdemu z Was może ona przypaść do gustu, natomiast muszę Wam powiedzieć, że ten balsam świetnie radzi sobie z makijażem i bardzo fajnie rozpuszcza na przykład tusz na rzęsach, albo też rozpuszcza taki trwały podkład. Ja go przetestowałam na najtrwalszym podkładzie, jaki posiadam, czyli na Double Wear od Estée Lauder i poradził sobie z nim świetnie, jak również radził sobie z tuszem do rzęs wodoodpornym. Więc naprawdę jest to fajny i godny polecenia preparat Dermokosmetyk. Jeśli lubicie dermokosmetyki i szukacie właśnie takiego preparatu wśród tych dermokosmetyków, który będzie fajnie działał na Wasz makijaż i oczyszczał Waszą skórę, to gorąco polecam Wam właśnie ten. Lecimy z kolejnym kosmetykiem, który stał się u mnie, słuchajcie, hitem. Jak go przetestowałam, to stwierdziłam, że nie może zabraknąć go u mnie w łazience. Ja ten kosmetyk po prostu muszę mieć. O co tutaj chodzi? Chodzi dokładnie o tę oto tubeczkę, która ma 40 ml, ale dostępna jest też większa wersja, a jest to Cicavit Plus Krem. To jest taki preparat, który ma przyspieszać gojenie naszej skóry. Dlaczego mówię, że nie może go u mnie zabraknąć? Bo ten preparat, ten krem i dosyć taki, powiedziałabym, przyjemny, gęsty, biały, fantastycznie i momentalnie, słuchajcie, koi skórę po zabiegach, zwłaszcza po dermapenie, nanopenie, kiedy skóra jest zaczerwieniona i to dosyć mocno zaczerwieniona, my potrzebujemy też takiego szybszego złagodzenia, ukojenia skóry, to jest cudo. Ja przez wiele lat stosowałam krem od marki Avène i on się u mnie fantastycznie sprawdzał, ale to jest lepsze. Przysięgam, słuchajcie, z ręką na sercu, że to jest lepsze i myślę, że wiele osób nawet nie wie o tym, że istnieje tak dobry preparat na rynku, bo jeśli chodzicie do lekarzy, korzystacie na przykład z medycyny estetycznej czy z różnych zabiegów, to zazwyczaj poleca Wam się ten drugi kosmetyk od marki Avène, który ma też przyspieszać gojenie, regenerować, łagodzić, koić, niwelować zaczerwienienie. Ale to działa tak szybko i tak fajnie i skóra jest potem tak przyjemna, nie ma absolutnie żadnej tłustej warstwy, nic się nie roluje, a naprawdę efekt jest wow. A co mamy takiego w składzie, co tak dobrze działa? No i tutaj uwaga, uwaga. Pierwszy składnik to jest woda oczyszczona. Następnie mamy syntetyczny emolient, masło shea, glicerynę. Kolejny syntetyczny emolient, olej z orzechów babasu, roślinny glikol, tłusty emolient, emolient emulgator, polisacharyd, antyoksydant, humektant, glukozę, cukier prebiotyczny, witaminę E, konserwant, który działa również nawilżająco, emolient, regulator pH, kwas glukarowy, substancję przeciwzapalną, humektant, regulator pH, zagęstnik i kwas anyżowy. Widzicie? Mamy tutaj naprawdę w składzie świetne, świetne substancje. Nie ma żadnych zapachów, nie ma składników kontrowersyjnych. Ilość konserwantów jest bardzo ograniczona. Mamy regulatory pH, mamy emolienty, które będą nawilżały i chroniły naszą skórę. Mamy tutaj kwas, mamy substancję przeciwzapalną. To jest naprawdę cudo i gorąco Wam polecam. Coś, co odkryłam zupełnie przypadkiem, a szukałam jakiegoś fajnego preparatu myjącego do skóry ciała, tak, teraz będzie o ciele. I ja generalnie jestem osobą, która posiada skórę mieszaną na twarzy, ale jeśli chodzi o ciało, to jest ona sucha. I bardzo często takie tradycyjne mydła, preparaty myjące, nawet słuchajcie, te naturalne, sprawiają, że moja skóra po kąpieli jest sucha. I to tak, że trzeba nałożyć jakieś masło, absolutnie nie da się wyjść z kąpieli, żeby nie nawilżyć tej skóry ciała. I odkryłam coś takiego, micelarny olejek do kąpieli, który ma bardzo fajny skład. Uwaga, uwaga, w jego składzie znajdziemy takie substancje jak
wodę oczyszczoną glicerynę, substancję renatłuszczającą, czyli odbudowującą warstwę naszą hydrolipidową. Delikatny detergent, kolejną substancję powierzchniowo czynną, substancję myjącą, emolient, niacynamid, łagodny surfaktant, dwa polisacharydy, konserwant, który również nawilża, tłusty emolient, regulator pH, sekwestrant, olej z nasion bawełny, naturalny detergent, humektant, modyfikator rheologii, regulator pH i związki zapachowe. Zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj żadnych silnie działających substancji myjących. Wręcz przeciwnie, bardzo wysoko w składzie mamy substancje, które będą działały na naszą warstwę hydrolipidową, wzmacniały ją i nawilżały. Rzadko zdarza się, by w preparatach myjących do skóry ciała rzeczywiście tak było. Tutaj mamy olejek. On ma bardzo taki delikatny, przyjemny, troszkę powiedziałabym charakterystyczny zapach, jeśli chodzi o olejek. I można by było powiedzieć, że delikatnie się pieni, ale ja bym powiedziała, że w połączeniu z wodą tworzy emulsję, która daje troszkę taki efekt piany. Natomiast skóra po tym kosmetyku na ciele jest naprawdę bardzo przyjemna w dotyku. Jest nawilżona, jest miękka, nie ma mowy o przesuszeniu. I gdyby nie to, że moja skóra jest bardzo sucha, ale gdyby była sucha lub normalna i zastosowałabym taki olejek, to kompletnie nie musiałabym po nim stosować już żadnego preparatu natłuszczającego, nawilżającego, jak na przykład oliwka, balsam, masło itd., bo to wystarczyłoby mi w 100%. Natomiast nie podrażnia. Myślę, że będzie też idealny dla skór atopowych, takich naprawdę bardzo wrażliwych. Świetny produkt, jak widzicie, ja go zużyłam już do połowy, bo mam tutaj ogromną pojemność 400 ml, ale wiem, że jest też dostępny w innych pojemnościach. O ile dobrze pamiętam, jest 100 ml i nawet 1000 ml. I to jest świetny produkt, który nadaje się dla całej rodziny, również dla dzieci. Naprawdę coś wspaniałego. Dzisiaj chciałabym Wam również pokazać jeszcze jeden kosmetyk, który moim zdaniem jest odkryciem tego roku, dlatego że jest to preparat skierowany do skór trądzikowych, tłustych, ale uwaga, ma też działać przeciwzmarszczkowo. Czyli można by było powiedzieć, że jest to kosmetyk tak naprawdę dla skór dojrzałych lub też po 25 roku życia, ale dla osób, które borykają się z problemem trądziku, czyli na przykład tego akne tarda trądziku dorosłych. Bo jego skład jest imponujący, a wysoko w składzie mamy takie substancje jak glukonolakton czy niacynamid. To jest serum, które ma taką postać, powiedziałabym, kremową, płynną, a bardzo, bardzo delikatnie pachnie. Niektórzy z Was nawet nie wyczują tego zapachu. Fajnie rozprowadza się na skórze, wchłania się w przypadku mojej skóry mieszanej stopniowo, ale myślę, że w przypadku skór trądzikowych, takich tłustych, też to będzie takie stopniowe wchłanianie, natomiast on absolutnie nie pozostawia żadnej tłustej warstwy na skórze. Nie ma o tym mowy. On się bardzo ładnie wchłania, trzeba go dobrze rozsmarować, nie powoduje żadnych smug, problemów z nakładaniem później na niego żadnego kremu, nie ma mowy o podrażnieniu, a wręcz przeciwnie. Ja go stosowałam w momentach, kiedy na mojej skórze pojawiały się jakieś wypryski, zwłaszcza w tej strefie T. I potrafił, słuchajcie, bardzo szybko zadziałać na tą skórę i te wypryski też szybko niwelował. Wiele kobiet, wiele z nas ma czasem taki problem, że tutaj gdzieś w okolicach brody pojawiają się wypryski, które są związane również z hormonami i te wypryski potrafią utrzymywać się naprawdę przez bardzo, bardzo długi czas. A powiem Wam, że stosując to maleństwo, które tak ładnie wygląda, te wypryski bardzo szybko mi znikały. No może to nie było działanie, słuchajcie, takie, że z dnia na dzień, o, i już nic nie mam. Absolutnie nie. Ale jak taka boląca gulka potrafiła trzymać się u mnie przez 3-4 tygodnie, to stosując ten preparat, ona znikała po mniej więcej tygodniu, dwóch tygodniach maksimum. I też to jest bardzo fajne, jeśli chodzi o ten kosmetyk, to jego skład jest tak skomponowany, że ma działać właśnie na te stany zapalne, ale też przeciwdziałać powstawaniu prozapalnych przebarwień.
I co jest jeszcze ważne, mamy też działanie przeciwzmarszczkowe. No dobra, ale sprawdźmy teraz, co tutaj takiego ciekawego znajduje się w składzie. I uwaga, zaczynamy od wody oczyszczonej i tutaj pojawia się jako już drugi składnik w stężeniu 14% glukonolakton. Później mamy suchy emolient i następny składnik, czyli 4% niacynamid. Następnie roślinny glikol, emolient, gliceryna, regulator pH, naturalny humektant, zagęstnik, wyciąg z kamelii japońskiej o działaniu wiadomo przeciwzmarszczkowym, emolient, wyciąg z kopru morskiego, przeciwutleniacz, zagęstnik, kwas hialuronowy, witamina E, konserwant, który również nawilża, emolient, tłusty emolient, olej roślinny, zagęstnik, dwa emulgatory, konserwant i związki zapachowe. Skład wcale nie jest skomplikowany. Nie ma tutaj jakichś substancji kontrowersyjnych. Słuchajcie, bardzo fajnie opracowana formuła i przede wszystkim plus dla marki za to, że podaje stężenia tych najbardziej aktywnych substancji. Czyli mamy te 14% glukonolakton i to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo duże stężenie, jeśli chodzi o tę substancję, plus do tego 4% niacynamid, więc to też jest duże stężenie, jeśli chodzi o tę z kolei substancję. Bardzo fajny produkt, gorąco Wam polecam, jeśli szukacie czegoś, co będzie działało przeciwzmarszczkowo, ale też posiadacie skórę trądzikową, tłustą, problematyczną, gdzieś te wypryski się pojawiają, pomyślcie o właśnie takim fajnym dermokosmetyku. I na zakończenie dzisiejszego filmu jeszcze jeden kosmetyk, o którym chciałam Wam powiedzieć, a tak naprawdę to jeśli śledzicie moje filmy, to już o nim słyszeliście. A mam na myśli tutaj dwufazowy olejek do opalania z filtrem 50 SPF. Coś wspaniałego. Ja go w tej chwili nie posiadam tutaj, żeby Wam pokazać, dlatego że zużyłam połowę tej buteleczki, byłam tak nim zachwycona, że dałam go do przetestowania mojej znajomej, która jak w ogóle spróbowała go, to mówi, wiesz co, wow, no po prostu ten produkt jest świetny. Nie dość, że konsystencja, mamy tutaj tak naprawdę suchy olejek, który fajnie się wchłania, bardzo dobrze się go rozpyla, duża ochrona przed promieniowaniem, bardzo fajny skład. Mogłabym tutaj, słuchajcie, wymieniać Wam tych plusów i plusów, ale nie będę się dzisiaj rozwodzić aż tak bardzo na jego temat, ponieważ zrobiłam, mówiłam już o tym w oddzielnym filmie na temat ciekawych preparatów ochronnych takich przeciwsłonecznych, więc odsyłam Was do tego filmu. Natomiast dzisiaj powiem Wam, co znajduje się w składzie tego olejku. I uwaga, zaczynamy od wody. Następnie mamy suchy emolient, kolejny emolient, filtr UVA. Później mamy filtr UVA i UVB, suchy emolient, kolejny suchy emolient, filtr UVB, niacynamid, modyfikator reologii, wyciąg z arnoty, olej sojowy, emulgator, wyciąg z pieprzycy siewnej, olej słonecznikowy, witaminę E, emolient, regulator pH, stabilizator, dwa konserwanty i związki zapachowe. No i co Wy na to? No, moim zdaniem świetne. Nie ma w składzie tego preparatu żadnych kontrowersyjnych filtrów. Poza tym nie ma tutaj też w składzie żadnych innych kontrowersyjnych substancji. Zwróćcie uwagę też na to, jakie mamy fajne olejki i aktywne substancje, plus ten niacynamid, który znowu pojawia się w kolejnym kosmetyku. Ale naprawdę, moim zdaniem ten produkt jest świetny. Poza tym marka też informuje nas o tym, że opakowanie powstało z recyklingu i jest do recyklingu, więc zwraca uwagę na to, jak działamy tutaj na środowisko. Stosuje filtry, które nie są kontrowersyjne, jeśli chodzi o działanie środowiska, więc tego środowiska wodnego, więc spokojnie możemy korzystać z niego na plaży, wchodzić później do wody i nie musimy się martwić, że gdzieś tam te zwierzątka morskie będą mieć przez nas jakiś problem, więc to też jest, słuchajcie, bardzo fajna i bardzo ważna sprawa. Jak dla mnie rewelacja. Powiem Wam, że mam jeszcze kilka innych produktów, które będę sobie testować, jak między innymi ten balsam nawilżający Sensi Fine, który też podobno jest świetny, ale ja go jeszcze nie zaczęłam. Mam też jeszcze serum i takie ampułki, które są również dostępne w sprzedaży. Bardzo ciekawe, zwłaszcza ta jedna z witaminą C. Jest też ampułka z kwasem hialuronowym, także pomału będę sobie testować te kosmetyki. Ale jestem bardzo ciekawa,
ciekawa, czy Wy wśród preparatów marki S-Power macie jakieś swoje ulubione produkty. Dajcie koniecznie znać w komentarzach pod tym dzisiejszym filmem. Jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie na temat tej marki. Chociaż i tak już powiem Wam, że wiele z Was pisało mi, że jest naprawdę świetna, ale oczywiście dajcie znać co i jak. Mam nadzieję, że troszeczkę Was przekonałam do tych produktów. Pamiętajcie oczywiście o tym, żeby sprawdzać składy, czytać, co tam się w tych kosmetykach znajduje. I myślę, że tym akcentem już się pożegnamy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Buziaki. Pa!